So let's do it. Witam, hej. Andrzej Rajski, perkusja w zespole Poeci Rocka i nie tylko. Oczywiście o tym wszystkim będziemy za chwilę rozmawiać, ale właściwie tradycyjnie te rozmowy zaczynamy od tego pytania, które samo się nasuwa w tych czasach, czyli co robisz w momencie, kiedy tak wielu rzeczy robić nie możesz? Wiesz co, w związku z tym, że mogę się poruszać, to przejdę do pracowni. Nie wiem, czy coś widać tutaj. Poczekaj. Zmienił się kolor ścian na pewno. Tak, widać bębny? Widać. Widać, oczywiście. Widać bębny. Tak, widać też mikrofon. Widać wspaniały mikrofon, starodawny, ale działający. Co tu też widać? Śrubokręty, jak też różnego rodzaju naciągi, mikrofony, pałki. Czyli wygląda to jak miejsce, w którym pracuje perkusista. No tak, tak. To miejsce, w którym pracujemy razem z Leszkiem, bo to nasza pracownia i wszelkiego rodzaju próby, które odbywamy przed koncertami, odbywamy w tym miejscu, a też robimy tutaj nagrania. No i Leszek w tym momencie pracuje u siebie w domu i pracujemy korespondencyjnie, ale ostatnio wpadł na moment i zostawił mi w prezencie płyn dezynfekcyjny. więc absolutnie prezent na czasie. Rozmawiajmy chwilkę o koncertach, które graliście, a które no, pandemia przerwała. Koncert Poeci Rocka. To jest, no, tak jak ja pamiętam historię naszych różnych wspólnych działań, kolejny projekt, w którym uczestniczysz też z Leszkiem Biolikiem, bo to koncert Koen i Kobiety, tak. Znikające miasto, teraz są Poeci Rocka. Tak. Koncert, który tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć jest zbiorem coverów, tak. Ale jak już ktoś na ten koncert pójdzie, to chyba dostrzeże, że to jest coś więcej jednak niż tylko odegranie kilkunastu czy tam dwudziestu paru piosenek sprzed lat. I zauważyłem też u artystów, u solistów, którzy śpiewają w tym koncercie, że oni też dostrzegli to, że w tym jest jakiś taki ogromny potencjał. Jak ty postrzegasz ten koncert? No ja też absolutnie tak samo to postrzegam i jakby idea tego koncertu i to jakby też w dużej mierze zależy od ciebie, Marcin, bo sam pomysł tego, że na scenie jest budka radiowa i że gramy kilka utworów, później jest przerwa na to, że ty opowiadasz różnego rodzaju anegdoty i historie o utworach, o artystach, kiedy, kto, gdzie, a właśnie wtedy przeleciał ptaszek i to zainspirowało to do artystę do tego, że napisał wtedy piosenkę, a nie wiadomo gdzie i kiedy i dlaczego. I ja myślę, że to jest absolutnie fajna rzecz, która jakby przenosi ten koncert w inny wymiar, bo nie jest to po prostu wyjście dobre zagranie, bo według mnie naprawdę bardzo przyzwoicie przygotowywaliśmy się do tego koncertu. Oprócz tego jakby twoja osoba i te anegdoty powodują, że robi się pewnego rodzaju po prostu, nie wiem, słuchowisko, audycja, coś co niby nic, ale zmienia ten koncert w zupełnie inny wymiar. Tak, to jakby też słyszałem takie opinie, że to nawet w dużej sali, w której się gra, jednak przynosi pewien efekt intymności, co jest... Tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie. W takich obiektach, a tutaj jakoś to się udało, no i też te piosenki, jak się okazuje też, jak konfrontuję to z solistami, czy z Pauliną rozmawiam, czy z Johnem Porterem, że akurat te, które śpiewają, strasznie im przypasowały po prostu, że jakoś też osobowościowo siadły im te utwory na tyle, że oni nie mają problemu z tym, żeby się zidentyfikować z tymi
z tymi piosenkami, więc to chyba też jest jakaś zasługa tego koncertu, tego pomysłu. A jak ty... Absolutnie zgadzam się. Absolutnie się z tym zgadzam, że dobór artystów do repertuaru, który wykonują, jest po prostu znakomity. Wy pracowaliście nad tymi piosenkami po prostu na sali prób, wypracowując taką jakąś swoją wspólną formułę ich zagrania. Tak. Jak to przebiegało? Czy byliście ostrożni w podejściu do tego, że bo to klasyka, wiadomo, utwory Doorsów, nie wiem, Lou Reeda, czy bez kompleksów zupełnie, jak to wyglądało? Wiesz co, nie wiem, nie mogę mówić za kolegów, ale jest z mojej strony, ja biorąc pod że tak powiem, lupę utwory klasyków, bardzo, bardzo dokładnie przyglądał się, co tam się dzieje. Mhm. I pamiętam jak dziś, jak zaczynaliśmy pracę i w jednym z utworów, który tam gramy na koncercie, jest utwór Dreams zespołu Fleetwood Mac. Zanim podchodzę do pracy, to siadam sobie i słucham sobie piosenek i jakby patrzę, co się w nich dzieje. I krótko mówiąc, to jest jedna z piosenek, gdzie każdy dźwięk w tej piosence ma znaczenie. Nie ma czegoś takiego, że gdzieś jeden dźwięk można nie zagrać, albo zagrać inny, albo zagrać go w innym miejscu. Mówię szczególnie o bębnach. Uh-huh. Oczywiście inne instrumenty, które tam grają, też po prostu są tak niewiarygodnie ze sobą sklejone. I pamiętam, jak dziś, jak zaczęliśmy z Leszkiem pracować nad sekcjami i ja mówiłem Leszkowi, Leszek, posłuchaj tego, bo po prostu tam nie można nic ominąć, bo każdy dźwięk, który tam jest, jest tym dźwiękiem i w tym miejscu, i żaden inny, i w żadnym innym miejscu. I w taki sposób jakby nad tym pracowaliśmy, czyli z absolutnym szacunkiem dla tego, co zostało zagrane, bo gdyby, jak to się mówi, były tam tak zwane open, wiadomo, artyści różne rzeczy się bawią, różne rzeczy, że tak powiem, kolorują ich wyobraźnię, więc czasem może być tak, że z tak zwanego open trzeba wyciągnąć pewnego rodzaju średnią. Więc na przykład w tym utworze, tym Dreams, Fleetwood Mac, czy Yellow Brick Road Eltona Johna, jest coś takiego, że to są tak spójne kompozycje i każdy akcent, każda cisza, każdy dźwięk naprawdę nie jest przypadkowy. To jest po prostu tak, jakby napisana partytura. Naprawdę trochę czasu na tym spędziliśmy, żeby, jakby to powiedzieć, w obecnych czasach odtworzyć ducha tamtych lat. Więc tak to widzę. Andrzeju, w takim razie ja bardzo ci dziękuję. Oczywiście życzę zdrowia tobie, całej rodzinie. Dziękuję bardzo, dziękuję wzajemnie. W imieniu nas wszystkich tutaj, bo jesteśmy z Tomkiem, jesteśmy z Kamilą. Robimy super, pozdrawiam. I mam nadzieję do zobaczenia szybciutko na koncertach.